Urodzony w Baranowicach biskup Alojzy Orszulik otrzymał tytuł honorowego członka cechu rzemiosł różnych w Żorach. Stało się to podczas uroczystej Eucharystii w kościele dekanalnym przy rynku. Alojzy Orszulik urodził się 21 czerwca 1928 roku. To polski biskup rzymskokatolicki, pallotyn, biskup pomocniczy siedlecki w latach 1989-92, a także biskup diecezjalny łowicki w latach 1992-2004. Od 2004 roku biskup senior diecezji łowickiej. Kawaler Orderu Orła Białego, nadanego przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Tutaj przeczytamy nominacja za szczytny tytuł honorowego członka cechu rzemiosł różnych w Żorach otrzymuje jego ekscelencja przed biskup Alojzy Orszulik. Uznaniu za zasługi dla rzemiosła śląskiego. Bóg zapłać, dziękuję. Chwilę różnych odznacz. Proszę bardzo. Ja odbiorę i tutaj dam na stół. Panie biskupie, serdecznie dziękujemy się bardzo za to, że będziemy. Drodzy księdze biskupu, księże biskupie, szanowni duchowni, wszyscy tutaj zgromadzeni, mamy zaszczyt w imieniu kapituły Nagrody Miejskiej Feniksa Jędrys oraz w imieniu władz miasta wręczyć honorową nagrodę Feniks Salientis. Tymże aktem potwierdza się przyznanie honorowej nagrody Feniks Salientis 2013 dla Jego Ekscelencji księdza biskupa Alojzego Orszulika za sławienie dobrego imienia Żor w Polsce i poza jej granicami. Wpisany przewodniczący kapituły Waldemar Socha, prezydent miasta Żor. Dziennikarze, gdyby chcieli zdjęcie zrobić, to pan przewodniczący. Statuetka jest dość ciężka, bo wójcie jest dobrze zbudowany. Też strasznie. No nie wiem, też. Proszę uważać, bo to jest prawdziwy ciężko. 5 kg? Dziękuję. Wasza Ekscelencja, jesteśmy dumni, że z naszej małej ojczyzny się Wasza Ekscelencja wywodzi. Będziemy wszystkiego najlepszego. Życzymy, ten skromny Feniks będzie dla księdza wartością wielką. Po śmierci, która prawdopodobnie nastąpi jeszcze w tym wieku. Kustosz tego skarbca katedralnego w Łowiczu będzie pilnował, wszystko przejmie. Błogosławieństwa wszelkiego życzymy z całego serca, bo wierzymy, że to, co pochodzi z serca, trafi do serca. Dziękuję bardzo. Ale Bóg.